Orędzie Akita to jest pokazanie światu, jak Matka Boża cierpi, jak jej zależy na nawróceniu świata. Matka Boża tu ma jakby funkcję Jonasza. Będzie trzykrotnie wyrażała znakami swoje cierpienie. Pierwsze mamy poza sobą krew. Przed nami teraz będzie pot, a później łzy. Dla złagodzenia gniewu Ojca Niebieskiego pragnę dusz, które by go pocieszały. Pragnę wraz z moim synem dusz, które przez cierpienia i ubóstwo wynagradzać będą za grzeszników i niewdzięczność. Dalej mówi Matka Boża w tym orędziu, numer 2. Ojciec Niebieski przygotowuje wielką karę dla całej ludzkości, aby świat mógł poznać jego gniew. Dla złagodzenia gniewu Ojca wielokrotnie interweniowałam razem z Synem. U Zofii Noską mamy piękną scenerię, jak Matka Boża interweniuje za Polskę. Za 10 lat miała wybuchnąć wojna atomowa. Wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Interwencja Matki Bożej z Międzygórie do jednego z wysoko postawionych oficerów, który przybył do Międzygórie i tam jedna z widzących przekazała orędzie. Później jego interwencja do Gorbaczowa, a następnie wielka ofiara papieża Jana Pawła II sprawiły, że w 1985 roku dzieci nie wybuchła wojna atomowa, a Rosjanom spalił się system odpalania bomb atomowych. Zapobiegam nieszczęściom, składając w ofierze cierpienia Syna na krzyżu, jego drogocenną krew i ukochane dusze, które pocieszają go, tworząc zastęp ofiarnych dusz, które pocieszają go, tworząc zastęp ofiarnych dusz. W 1974 roku, a myśmy w 2011 w naszych szeregach odpalili na rozkaz Boga zastęp ofiarnych dusz, czyli żertwy ofiarne. Pragnę tego także od waszej wspólnoty, żeby ukochała ubóstwo, poświęcała się i modliła dla zadośćuczynienia za niewdzięczności i zniewagi wyrządzone przez tak wielu ludzi. Odmawiajcie modlitwę służebnic Eucharystii, mając świadomość jej znaczenia. Tu chodzi tam o Eucharystię, co wyjaśniałem ostatnio. Wprowadzajcie ją w życie. Ofiarujcie jako wynagrodzenie za grzechy. Niech każdy stosownie do swych możliwości i stanu całkowicie ofiaruje się Bogu.